Zacznę od pokazania wam, w zasadzie już wam pokazuję, mój ulubiony cytat. Chociaż w sumie nie wiem, czy ulubiony, bo dopiero znalazłem go tydzień temu, ale idealnie obrazuje to, co myślę o, tym, jak podchodzić do programowania, jak podchodzić do oprogramowania. Przede wszystkim nigdy nie możemy przestawać zadawać pytań. Pytania są najistotniejsze. I to nie tyle pytań, jak to zrobić, tylko tyle, czy to, co zrobiłem, na pewno mi się podoba. Czy podoba mi się teraz i czy będzie mi się podobało później. I jeżeli jest tak, że to, co teraz robi, mi się podoba, a za jakiś czas przestaje mi się podobać, to dobrze ogólnie, to jest fajnie. Wtedy widać, że jest jakiś progres. Jeżeli jest inaczej, no to jest duża szansa, że po prostu osiągnęliśmy już mistrzostwo i już nic więcej nie może nam pomóc. Zanim w ogóle przejdę do meritum, chciałbym zapytać się, kto z was kojarzy te, określenia, te terminy? Wszyscy, dobra. To weźcie o tym zapomnijcie. Bo to jest tak, że jeżeli przychodzisz do kogoś, do jakiegoś teamu pracować i mówisz mu słuchaj, wy tutaj sobie tak klepiecie kodzik, ale ja tu przyszedłem, jestem specjalistą od test driven development, czy od czegoś innego development, to wtedy się okazuje, że ludzie stają się bardzo sceptyczni, bardzo tacy anty. Nastawiają się, że kurczę, ja tak nie umiem pisać, mój mózg nie działa w ten sposób, żeby tworzyć najpierw testy, a potem to okodowywać, jak powiedział ten gość od Rejsu, który je tam stworzył. Zapomnijcie o tym. To nie jest tak, że tego nie będzie, że w tym, co teraz pokażę, nie będzie tych rzeczy, tylko po prostu o nich nie myślcie. Nie myślcie w ten sposób, że najpierw trzeba pisać test, potem trzeba pisać kod. Oczywiście powinno się tak robić, ale nie zawsze jest to konieczne. To będzie prezentacja o architekturze. To będzie prezentacja o tym, jak będąc na bezrobociu ostatnie 3 miesiące, to było bezrobocie z wyboru, znudziła mi się praca. Byłem na bezrobociu i chciałem zrobić coś fajnego. No, coś takiego, gdzie chciałem się wyżyć, ale nie chciałem z kolei marnować pieniędzy klienta na wprowadzanie sobie rzeczy, o których tylko poczytałem. I pomyślałem, że coś takiego zrealizuję, mam dużo wolnego czasu, a po 2 tygodniach nic nie robienia, grania na PlayStation i picia piwa już mi się trochę zaczęło mi się to trochę nudzić. Architektura, którą wam pokażę, w tym momencie już ktoś z was, większość z was powinna wywnioskować mniej więcej, jak będzie wyglądać. Ona ma dużo wspólnego z ogrami i z cebulą, taki bardzo polski akcent. Wszystkie te rzeczy posiadają warstwy, a przynajmniej tak przeczytałem w książkach, które czytałem. Czytaliście Blue Booka? Jedna osoba, dwie, trzy, cztery, dobrze. A czytaliście go do końca? Ja też nie czytałem do końca, zatrzymałem się na architekturze. Ale zanim jeszcze przejdziemy do architektury, musicie dowiedzieć się, jaka była historia tego wszystkiego. Siedziałem sobie dawno temu, czy dawno, 3 miesiące temu siedziałem sobie w barze. No w barze, jak to w barze, piłem piwo i patrzyłem, co robi barman. No barman generalnie takim ludziom jak ja, którzy nie piją drinków, polewał piwo. Ale przychodziły też co jakieś tam dziewczyny, głównie one, i prosiły o jakiś kolorowy, fajny drink. Zacząłem się zastanawiać, kurde, jak to jest? Ja sobie raz zrobiłem drinka i generalnie wyszło tak, że jakbym nalał wódki do szklanki, to byłoby identycznie. Dlaczego mi się nie udało? Barman powiedział, że moim problemem był przepis. Po prostu albo nie wiedziałem, jak to zrobić, albo użyłem jakiegoś przepisu, który był niefajny, albo gdzieś się pomyliłem. No i tak od słowa do słowa doszło do tego, że pomyślałem, kurde, skoro problem jest przepis, to zróbmy na to jakąś aplikację, zróbmy jakiś startup, nie? Skoro jest problem, są jacyś ludzie, tacy jak ja, którzy mają na przykład jakiś składnik i chcieliby z tego składnika przygotować sobie jakiś drink, a nie bardzo wiedzą, jak to zrobić, to zróbmy aplikację, która im powie, jak do tego problemu podejść. Ale zanim w ogóle mogłem w jakikolwiek sposób zrozumieć tym, co chciałbym zrobić, musiałem dobrze poznać domenę, musiałem ją bardzo dobrze zgłębić. I z tego powodu dopiero mogłem zabrać się za pisanie aplikacji 2 dni później. Dokładnie. Musiałem się podnieść z łóżka. I kolejny etap wyglądał w ten sposób, że jak już doszedłem do siebie, zaprosiłem tego barmana, z którym rozmawiałem i powiedziałem, słuchaj, napiszemy taką aplikację. Powiedzmy tak, że ty będziesz osobą, tak jakby biznesem, czyli kimś, kto zleca mi napisanie tej aplikacji, a ja będę twoim teamem, takim jednoosobowym teamem deweloperów. Ja zrealizuję tę aplikację dla ciebie. W zasadzie dla nas, ale ja jestem deweloperem, ty jesteś product ownerem.
wymyśliliśmy jakiś tam spis feature'ów do wersji pierwszej. To było coś takiego, na podstawie czego chcieliśmy określić, czy ta aplikacja w ogóle ma sens. Bo łatwo się tak rozmawia, fajnie się pomysły wymyśla, kurde, tym bardziej jak się siedzi w barze i pije się piwo, cuda na kiju wymyśliliśmy. Dosłownie takie feature'y, że dobrze, że potem wytrzeźwiałem. No ale skupiliśmy się na takich najważniejszych, jakiś search engine, jakieś zdjęcia, no bo na przykład ja jestem wzrokowcem i sam przepis niedużo mi powie. Mam 5 przepisów, ale chciałbym wybrać jakiś jeden, no i jak to zrobić? No mógłbym wybrać na podstawie alkoholi, które lubię, ale różnie to bywa, nie zawsze te alkohole są dominujące, dlatego trzeba jakieś zdjęcie. Lista składników, czyli co i w jakiej ilości mam kupić. No i jakieś tam oczywiście takie typowo aplikacyjne rzeczy, czyli możliwość dodawania nowych przepisów. W pierwszej wersji chcieliśmy to zrobić tak, że tylko administrator dodaje ten przepis, nikt więcej, żaden tam gość nie może się zalogować i dodać przepisu. Padł pomysł komentarzy. Pierwotnie byłem przeciwny, bo sobie myślałem, kurde, no tak, no i co ci ludzie będą tam robić? Będą wpadali i mówili, o, popatrz, jakiego dzisiaj drinka zrobiłem i ciach, foto. Jak na przykład na jakichś tam blogach kulinarnych. Ale przekonali mnie, że powinniśmy to zrobić. Pierwotnie myślałem, kurde, i znowu jakiś feature, który będę musiał implementować. Znowu coś będę musiał kodować, coś, co w zasadzie może się w zasadzie w ogóle nie sprawdzić. No ale dobra, pomyślałem sobie, to jest biznes, oni tego chcą, wydaje się, że im to jest potrzebne, ja nie. No i oczywiście social media, teraz wszyscy wszystkim się dzielą, więc dlaczego nie mieliby się podzielić też tym, że piją takiego i takiego drinka. No i mniej więcej w ten sposób doszliśmy do takiego minimum tego, co chcielibyśmy zobaczyć, co chcielibyśmy gdzieś wypuścić, pokazać i sprawdzić, czy komukolwiek się to podoba i czy pomysł jakkolwiek trafił. I tak mniej więcej wygląda ta historia, ta otoczka tego, jak zabrałem się do tej aplikacji. Ponieważ czytałem wcześniej te same książki, które czytało kilka osób z was i oglądałem prezentacje ludzi, których wcześniej też tutaj mieliście okazję widzieć, postąpiłem tak dość szablonowo. Zacznijmy od domeny. Wyczytałem wszystko, co na ten temat mogłem znaleźć i zacznijmy od domeny. No dobra, ale co to znaczy zacząć od domeny? No bo tutaj wcześniej było dużo opowiadania o tym, jak testować domenę, czym jest domena, ale jak do tego problemu w ogóle podejść, jak mając jakąś wizję, jak zacząć? A no najprostszym przykładem, przynajmniej w moim przypadku, najprostszym rozwiązaniem było zacząć od przykładów. Generalnie bardzo lubię rozmawiać z kimś na przykładach, bo wtedy wychodzi bardzo dużo rzeczy, które ktoś omija niecelowo, bo często jest tak, że ludzie nie mówią pewnych rzeczy, nie dlatego, że chcą to przed wami ukryć i potem, a potem wynegocjować od was deadline, a potem cisnąć was za to, no kurde, nie zrobiliście tego, a przecież to jest oczywiste, nie? Nie, to chodzi o to, że po prostu ci ludzie już tak przywykli do tego, z czym pracują, że dla nich jest to tak naturalne, że nie wyobrażają sobie tego, że ktoś może o tym nawet nie pomyśleć. To są takie małe rzeczy. I teraz przykłady, operowanie na przykładach pozwala te małe rzeczy wyciągnąć na zewnątrz i zrobić z nich duże rzeczy. Także ktoś kiedyś was nie zagnie tym, że no przecież to było oczywiste, nie? Napisaliśmy kilka scenariuszy. Jakieś tam, nie wiem, czy to w ogóle widać, pewnie widać. Jest to kilka scenariuszy na temat tego, jak mógłby wyglądać proces przygotowania przepisu. Przepisu na jakiegoś tam drinka. Jest tam jakiś oczywiście prosty case taki, jeżeli wszystko się uda. Są jakieś case'y, co się stanie, jeżeli coś zrobię nie tak, jeżeli podejdę do sprawy nie w ten sposób, jak powinienem. I na przykład jest tutaj ten scenariusz, że powinienem zostać poinformowany o tym, że próbuję wlewać do shakera, kiedy nie przygotowałem shakera. No oczywiście nikt tego na żywo nie zrobi. Nikt nie zacznie robić drinka i nie zacznie lać do shakera, którego nie ma, no chyba, że jest w szpitalu psychiatrycznym. Chodzi o to, że to z punktu widzenia przepisu nie ma sensu. Jeżeli ktoś czyta taki przepis, gdzie wcześniej nie było podane, że trzeba ten shaker przygotować, to my nie możemy powiedzieć mu, że ma do tego shakera coś wlać. I to są takie edge case'y, które wyszły w trakcie rozmowy z tym ekspertem domenowym. Wyciągnęliśmy rzeczy, które dla niego były oczywiste, ale dla mnie, jako dla osoby, która niekoniecznie specjalizuje się w tych drinkach i wtedy nie miałem o tym żadnego pojęcia, to nie było takie oczywiste. Czy jak czytam w przepisie, że mam wlać coś do shakera, to skaniałem w ogóle wiedzieć, jaki to jest shaker. Bo shakery, nie wiem, czy wiecie, to nie jest tylko tak, że jest to taka jedna zamykana, w czym się wstrząsa i wylewa. Poza tym w tym się nawet nie wstrząsa, w tym się schładza. Ale to mniejsza. I oglądając właśnie te, oglądając prezentacje, czytając różne wpisy, pomyślałem sobie, że mam już te scenariusze, dlatego teraz pyknę modeling by example. EWZ mówi, że to jest takie super, nagrał prezentację, pokazał, jak można to fajnie robić
I oglądając tę prezentację, tam był chyba przykład z koszykiem i z dodawaniem produktu i chyba z wyliczaniem jakiejś tam zniżki dla tego klienta. Pomyślałem, kurde, ja zrobię tak samo. Może powinno mi się to sprawdzić. No i mam tam jakiś pierwszy krok, pierwszy etap tego scenariusza. Jest nim przygotowanie tego przepisu, to znaczy stworzenie nazwy tego przepisu. To jest jeszcze taki draft w zasadzie. I kolejny krok, jakieś dodanie do tego przepisu, jakiegoś tam kroku. Ale coś mi się tutaj nie podobało. Coś było takie to dziwne, że mam ten krok BHT, mam ten krok, który implementuje jakiś tam jeden krok z tego scenariusza i tam jakoś tak sobie w próżni, w jakimś tam zawieszeniu tworzę ten obiekt, ten obiekt domenowy. A później w innym kroku jakoś ten obiekt domenowy magicznie coś tam się z nim dzieje, jakoś go tam modyfikuje. Nie za bardzo mi to leżało, nie widziało mi się to, dlatego na ten moment porzuciłem w ogóle kwestię tego modelowania przy użyciu tych przykładów. Napisałem oczywiście przykłady, one bardzo dużo mi powiedziały. Wiedziałem już mniej więcej, z czym mam do czynienia, ale zostawiłem sobie implementację, nie implementowałem tego. BHT się wysypywał. Poszedłem do speków. Używacie speka, nie? Wiecie, co to jest? Kurde, nie wiecie? Wiecie. Dobra. Poszedłem do speka i co się okazało? To, co wcześniej tutaj zapisałem, na to, co te obiekty domenowe, na których operowałem, tak naprawdę przełożyły mi się na speki. Okazało się, że wszystko, co tam zapisywałem, wszystkie operacje na tym obiekcie, zawarłem w speku. I wcale nie nadużyłem tu jakoś specjalnie, nie nadużyłem tej zasady pojedynczej odpowiedzialności, nie zrobiłem tutaj niczego, co byłoby sprzeczne z ideą tego obiektu. On robił dokładnie to, co od niego oczekiwałem. Miał tą odpowiedzialność, on w zasadzie agregował te kroki potrzebne do zrealizowania tego przepisu. Ale dzięki temu, że miałem te przykłady, wiedziałem już, że są jeszcze jakieś inne rzeczy dookoła, nie tylko ten przepis, ale są też inne modele, inne modele domenowe, które odzwierciedlają moją domenę, bo to jest bardzo ważne, zapomniałem o tym. Mówiąc domena, warstwa domeny, my nie piszemy domeny. Domena to jest to, co ma klient, to jest to, o czym my z nim rozmawiamy. Czyli jeżeli moim klientem był barman i on leje drinki, to jest jego domena, a to, co ja piszę w kodzie, to nie jest domena, to jest model tej domeny. To jest coś, co tę domenę odzwierciedla, ale nią bezpośrednio nie jest. I przeważnie te modele nie odzwierciedlają domeny idealnie. Nie o to w nich chodzi. To nie temu służy. Powstało jeszcze kilka innych modeli w ten sposób, kilka innych speków. Niektóre z nich to encje, niektóre z nich to value objecty. I w zasadzie moja domena, a w zasadzie to, co udało mi się utworzyć przy użyciu speka, bo BHT jeszcze nie ruszałem, to jeszcze nic ze sobą nie działało dokładnie. Odzwierciedliła się w takich rzeczach jak value objecty, czyli takie obiekty reprezentujące jakąś wartość, ale nie prymitywy. Obiekty, które mogą same się walidować, one wiedzą, że ta wartość jest na pewno poprawna, jak powiedzmy adres URL albo adres IP. W moim przypadku mogło to być powiedzmy pojemność płynów, która nie może być powiedzmy ujemna, no bo nie można wlać do czegoś minus 20 ml wódki. Były encje, jak na przykład ta receptura, ten przepis, czyli coś, co ma jakiś cykl życia. Jest to obiekt, który można jednoznacznie zidentyfikować. Można go stworzyć, zmodyfikować, zapisać, potem odtworzyć, a jeszcze jak trzeba, to może i usunąć. Usługi, ja tego tutaj akurat nie miałem, ale usługi to też nie jest coś, co w domenie jest takie naturalne. Ludzie często pakują do usług, często myślą, że robią dobrze, opakowując pewne procesy w usługi, ale potem się okazuje, że dochodzą do takich rzeczy, że wszystko nazywa się serwis i wszystko, co robią, co nawet nie tyle jest domenowe, i tak znajduje się w tym serwisie, więc te usługi to nie jest takie do końca. No i jeszcze agregaty. To jest agregaty, jak sama nazwa mówi, agregują pewne elementy. Agregaty mogą powiedzmy agregować encje albo value objecty. I co odnośnie tej domeny? Najważniejsze w domenie jest, żeby ona była solidna. Chodzi o to, żeby ona spełniała wszystkie, najlepiej, żeby spełniała wszystkie te zasady. To nie jest tak, że jeżeli macie domenę, a ktoś kiedyś powiedział, wasza metoda nie może mieć więcej niż 5 argumentów, albo wasz konstruktor nie może składać się z więcej niż 3 argumentów, to że tak musi być. Nie, to są ogólne zasady, bardzo dobre, ale jeżeli wasza domena wymaga tego, żeby w konstruktorze było 5 elementów,
no to powinno ich tam być 5, no nie możecie tego przenieść gdzie indziej, no tego wymaga skonstruowanie tego obiektu. Możecie je zagregować w mniejsze obiekty, na przykład w bardziej skomplikowane value objecty i przekazać jako jeden, ale 5 wartości finalnie trzeba, żeby utworzyć ten obiekt. Ale mimo wszystko jednak dbajcie o to, żeby to było solidne. I przede wszystkim, żeby to było, żeby tego nie dało się zepsuć. Domena to jest coś, model domenowy to jest coś, gdzie nie może być sytuacji, że wpada sobie jakiś junior developer, który przez ostatnie 2 miesiące klepał kodzik w Laravelu i nagle dopada się do waszej domeny i on myśli sobie, no tak, mam tu jakiś obiekt, ustawię na nim kilka setterów, może będzie działać. Nie? No i potem się okazuje, że kurde, dla klienta nie ustawił maila, potem wygenerujecie fakturę, faktury się mają automatycznie na maila wysyłać, no i się nie wysłały, bo junior developer zapomniał wykonać jakiegoś settera. Nie. Domena musi być tak skonstruowana, żeby nawet ten junior developer bez zmian w kodzie był w stanie utworzyć obiekty i był w stanie na nich operować, tak żeby tego nie popsuć. I wszystkie wartości, które może przekazać, musicie zakładać, że to, co schodzi z góry, jest, może być napisane przez kogoś totalnie głupiego. Albo kogoś, kto celowo chce zepsuć wasz system. Domena powinna zadbać o to, model domeny powinien zadbać o to, żeby nie można było systemu w ten sposób zepsuć, doprowadzając do jakichś niekonsekwencji w jego stanie. Czyli na przykład nie przekazanie jakiegoś adresu e-mail. I myślę, że Rambo jest dobrym przykładem. Myślałem jeszcze o tym, żeby był taki jeden odcinek Bonda, gdzie ten gość, co gra Hannibala, posadził Bonda na takim krzesełku, wyciął dziurę w nim, posadził go gołego i walił go po nabiale takim sznurem wielkim, zakończonym na końcu, nie? Ale Bond się nie złamał i wasz model też nie powinien się złamać. W żadnym wypadku. I gdybym chciał to obrazować, większość z was chyba widziała kiedykolwiek klocki Lego. Jak ktoś nie widział, to współczuję mu dzieciństwa. I gdybym miał obrazować domenę, to pokazałbym ją właśnie w ten sposób. Domena to są te najważniejsze elementy, ale one same z siebie jeszcze nie tworzą systemu. Można mieć jakieś tam amortyzatory, można mieć jakieś tam rureczki, silniczki małe, jakieś pierdoły, kółka. To są ważne rzeczy z punktu widzenia tego, co ma powstać, ale one same z siebie jeszcze nie działają. Dopiero trzeba je złożyć do kupy. I w ten sposób pokazałbym domenę, gdybym miał kogoś pokazywać. Domeny już sobie ograłem. Miałem te podstawowe elementy, wiedziałem, na czym operuję. Musiałem przejść do aplikacji, czyli do warstwy, która według teorii składa to wszystko do kupy. To jest miejsce, w którym można myśleć jak programista. W zasadzie nawet trzeba myśleć jak programista. Na poziomie domeny trzeba myśleć jak ekspert domenowy. Trzeba w naszym modelu domenowym odzwierciedlać jak najlepiej to, co się dzieje w domenie. Nie może być tak, że biznes mówi nam jedno, my robimy sobie drugie, a w głowie zachodzi ta magiczna translacja, co się dzieje, bo kurde, nie każdy ma dostęp do naszej głowy i nie każdy wie, co my tam sobie przekształciliśmy. Domena powinna być jednoznacznym odzwierciedleniem model domenowy powinien być jednoznacznym odzwierciedleniem tego, co jest w domenie naszego klienta. Ale na tym etapie już myślimy bardziej jak programista, już możemy sobie myśleć, że co zrobię, żeby coś osiągnąć, jak wpłynąć na stan tego naszego systemu, jakie procesy powinny zajść, żeby ten stan został zmodyfikowany. No i w zasadzie jest nietrudno się domyślić, to jest taka podstawowa zasada komunikacji. Coś mówimy i mówimy komuś, żeby może coś zrobić i mówimy komuś, że chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć. Nie? W ten sposób jesteśmy w stanie z kimś porozmawiać albo nawet powiedzieć mu, co ma zrobić. I mniej więcej w ten sposób można by pomyśleć o tej warstwie aplikacji, czyli o tym, jak będziemy rozmawiać z naszym systemem, jak ktoś będzie z naszym systemem się dogadywał. I ważne tutaj jest, żeby ta nasza warstwa aplikacji nie pozwalała tylko na dogadywanie się w określony sposób. Ten określony sposób dogadywania się jest podzielony na dwie części, na komendy i na zapytania. To są komendy, które utworzyłem. Jak je przeczytacie, zauważycie, że no, kurde, na podstawie tego dałoby się już stworzyć jakiś prosty przepis. To jest w tych kilku punktach, w tych kilku klasach zawarte są intencje użytkownika naszego systemu, czyli co on oczekuje od naszego systemu, żeby się stało. To nie są żądania, to są intencje. Różni się to... Są to intencje dlatego, że intencją może być wykonanie czegoś, ale to niekoniecznie musi się udać, niekoniecznie musi dojść do skutku. I gdybyście te intencje, które zapisałem w postaci klas, możesz zamknąć drzwi? Które zapisałem w postaci klas, gdybyście nazwy tych intencji podzielili w ten sposób, usunęli to słówko comment na końcu i
tak na jakimś działu QA, oni by wiedzieli, co wy za system napisaliście. Oni byliby jednoznacznie w stanie stwierdzić, co muszą przetestować. I to jest właśnie ta jedna część tej komunikacji. To jest ta część, w której wy mówicie systemowi, co ma się stać. I to dzieje się w warstwie domeny. Ale czasami musicie zapytać waszego systemu o jakąś istotną informację. To nie jest tak, że wy tylko wydajecie polecenia, bo jeżeli tylko wydajesz polecenia, to się może okazać, że no, chcesz wydać jakieś polecenia, a nie masz informacji i wydajesz polecenie bez sensu. Czasami trzeba ten system o coś zapytać. I takie zapytania do systemu to są requesty. Komendy to są polecenia, czyli w zasadzie intencje, a requesty to są pytania. I teraz są dwa wyjścia. Można te requesty, tak samo jak komendy, tworzyć jako takie obiekty. Jeżeli jest taki obiekt, na przykład zapytaj o liczbę wszystkich drinków w systemie, request, i coś, co ten request obsługuje i zwraca się jakąś tam wartość. Ale nie, zwykle nie ma to sensu. Zwykle lepiej jako request potraktować po prostu wykonanie metody na odpowiedniej usłudze, czy to jest na przykład search engine, czy to jest kolekcja tych przepisów, czyli repozytorium, czy cokolwiek innego. Wykonanie metody to jest request, to co nam zwraca, to jest response. To jest już taka podstawowa droga do komunikacji z systemem. Oczywiście w warstwie aplikacji istnieją też inne rzeczy. To są rzeczy, które po części są potrzebne, żeby się z tym systemem dogadywać i żeby ten system mógł w jakikolwiek sposób działać. No bo możemy mówić, że mamy komendy, które mówią, że coś ma się stać, nie? No ale te nasze oczekiwania gdzieś muszą zostać sfinalizowane, coś musi się stać. Czy to musi być serializowanie tej komendy i zapisanie, serializowanie tego żądania i zapisanie go w jakimś systemie kolejką, żeby to mogło być odtworzone. Czy nawet samo to, w jaki sposób ta komenda jest przetwarzana, czyli co sprawia, że ta komenda trafia do tego handlera, którego oczekuje. W tym wypadku jest to command bus, czyli taki prosty mechanizm, który polega na tym, że jest sobie jedna komenda, jest sobie jeden handler i ten handler jest w stanie obsłużyć komendy tylko tego typu. Jedna komenda może być obsłużona tylko przez jeden handler. I to, że jest sobie w warstwie aplikacji, to jest to, gdzie myślimy jak programiści. To jest to miejsce, to jest ten nasz system. Jak wygląda taka komenda? To jest przykład komendy. Dlaczego ona w ten sposób wygląda? Ona dostaje jakieś wartości, ona jest stworzona, czyli nasza intencja zawiera informację, co my chcemy zrobić. To jest, powiedzmy, nazwa przepisu, który chcemy stworzyć. I ta komenda, ona powinna być niezmienna. Czyli jak ona już zostanie utworzona, to już nie można jej zmieniać. Już wtedy nie można jej ruszyć, bo ona reprezentuje naszą intencję. A głupio by było, gdybyśmy stworzyli w jednym miejscu intencję, a ktoś tą intencję w jakimś momencie zmienił. No to jest tak, jakbym powiedział coś tej koledze, a kolega chciał przekazać to temu koledze, ale kolega po środku Leszek, ponieważ jest, powiedzmy, złośliwy, zmieniłby to, co ja chciałem przekazać tam. Nie? Więc tak samo jest z komendami. Musimy zawsze mieć na uwadze to, że może być tam gdzieś taki Leszek, który chciałby to zmienić. Dlatego właśnie one muszą być niezmienne. Jak wygląda handler? Handler to jest coś, co interpretuje naszą intencję. Interpretacja intencji to nie zawsze jest tak, że to się musi dobrze skończyć, nie? Ale fajnie by było, żeby się dobrze kończyło. I w ten sposób widzimy, jak system interpretuje intencję dodania nowego przepisu. On tworzy ten przepis przy użyciu jakiejś tam fabryki i dodaje ten przepis do repozytorium. No chyba, że taki przepis już istnieje, to wtedy rzuca nam wyjątek. Nasz system dba o to, nasza aplikacja też dba o to, żeby nie doszło do niekonsekwencji w systemie. I w tym wypadku dorzucenie wyjątku jest właśnie dbaniem o ten stan. Ale byłem na tym etapie, pisałem sobie jakieś specki na te handlery, wiadomo, najpierw testy, potem kodzik, wszystko szło dobrze i zacząłem się zastanawiać, kurde, przecież to, co ja tutaj piszę, to, co ja tu opisuję, to tak naprawdę są te przykłady, o których na początku rozmawiałem z biznesem. Tak na dobrą sprawę, każda ta komenda odzwierciedla to, co dzieje się w scenariuszach, więc zamiast robić ten modeling by example na poziomie domeny i tamte obiekty w próżni jakoś sobie wykonywać, zrobiłem to na poziomie warstwy aplikacji. I wyglądało to tak. Bardzo prosto w zasadzie. Tam, gdzie mam intencję jakąś, tworzę sobie komendę i ona jest wykonywana. Bo mniej więcej to przedstawia scenariusz. Scenariusz z jakimś tam przykładem przedstawia jakąś intencję, bo nie piszemy scenariuszy po to, żeby sobie je napisać. Nie piszemy tych przykładów po to, żeby one powstały. Chodzi o jakąś intencję, co się ma stać w systemie. I
I spoko. I to mi się podobało. Moim zdaniem to było fajne. I to nie jest tak, że modeling by example, on nie działa, nie? Po prostu mi nie udało się go zaimplementować tak, jak oglądałem na prezentacjach i tak. Nie wyciągnąłem tych pozytywnych rzeczy, o których widziałem w prezentacjach, ale słyszałem, że są ludzie, którzy też tak myślą, więc jest okej. Okay. Myślę, że się bardzo nie pomyliłem. I gdybym miał przedstawiać aplikację, przedstawiłbym ją w ten sposób. Zauważcie, że są tam elementy, które widzieliście już na zdjęciu domeny. Są tam kółeczka, jest tam gdzieś ten amortyzator, są tam jakieś rureczki, ale jest też to wszystko, co sprawia, że ten samochód jeździ. Jest wszystko to, co sprawia, że te elementy domeny, one są zebrane do kupy i one żyją. I to właśnie dzieje się w tych komendach i handlerach i w tych requestach i responsach. Mniej więcej na tym etapie się to odbywa. Ale jak widać, ten samochód jest niekompletny. No, kto chciałby jeździć takim samochodem? Dlatego trzeba go jeszcze rozbudować. Kolejnym etapem, takim dla mnie, jest infrastruktura. Kiedy mam już domenę, taką stworzoną, zauważcie, że do tej pory jeszcze ani raz nie zastanowiłem się nad tym, czy użyję bazy danych. Jaka to będzie baza danych, nie? A to jest coś, gdzie jak zaczyna się projektowanie systemu, od razu jakiś NoSQL hipster wyjeżdża, o, musimy użyć Mongo. Dlaczego? No bo Mongo jest super, nie? Wszyscy używają Mongo, a poza tym będziemy się mogli z JavaScriptu tam w ogóle super, nie? No nie, no bo to jest tak, że często pewnie słyszeliście o tym, że baza danych to jest detal, nie? I że nie powinno się tym zajmować przy takim ważnym części jak domena, tak? Nie jest tak do końca. Baza danych nie jest detalem, ona jest super istotna. Kto widział systemy, które padły przez to, że były na złej bazie danych postawione, na nie takim silniku jak trzeba, albo jeszcze jakieś inne decyzje względem infrastruktury zostały źle podjęte? Wszyscy widzieli, nie? I chodzi o to, że baza danych nie jest detalem. Baza danych jest bardzo istotna, ale nie możemy podjąć istotnej decyzji, nie mając żadnych informacji. Dlatego tą decyzję odwlekamy jak najdalej w czasie. I to jest... Tutaj dochodzimy do infrastruktury, czyli do tego, jak nasz system działa z tymi zewnętrznymi czynnikami, bo wiadomo, PHP nie działa tak, że gdzieś tam się coś w pamięci dzieje i to sobie żyje, tylko to jest request, response, przynajmniej ten taki klasyczny PHP, nie jakieś wynalazki. I infrastruktura to jest w zasadzie implementacja interfejsów. To jest implementacja interfejsów, które powstały albo na poziomie domeny, albo na poziomie aplikacji. Więc jeżeli mieliśmy to przykładowo repozytorium, które odzwierciedlało kolekcję naszych przepisów, no to wiadomo, że na potrzeby takie domenowe, na potrzeby takich szybkich testów, na potrzeby implementacji tego scenariuszu w BH-cie, możemy sobie stworzyć jakąś implementację in-memory, która te przepisy dodaje, ale w zasadzie nie ma tu żadnej persystencji, one nie są zapisywane. No ale w prawdziwym życiu, w prawdziwej aplikacji to tak nie będzie działać, więc musi też istnieć jakaś implementacja, która pozwoli zapisać ten przepis w jakieś konkretne miejsce. Jeżeli nie wiecie gdzie, to równie dobrym miejscem będzie file system. Dlaczego nie? No, nie jest to jakieś złe rozwiązanie, tym bardziej, że to takie podejście pozwala wam odwlekać tę decyzję nie dlatego, że wydaje się wam, że coś jest potrzebne, tylko dlatego, że to coś faktycznie jest potrzebne. No w moim wypadku nie było potrzeby używania bazy danych, przynajmniej na podstawie domeny, którą sobie utworzyłem, na podstawie aplikacji, która tą domenę spajała. Nie zauważyłem, żeby baza danych jakakolwiek w czymkolwiek mi pomogła. Jeszcze. Finalnie i tak wszystko trafia do bazy danych. I teraz co implementujemy? No takie przykłady bardzo, bardzo proste, jak właśnie ten file system, implementacja konkretnego file systemu. Na warstwie, w naszej aplikacji istnieje warstwa abstrakcji file systemu, a w infrastrukturze istnieje kompletna implementacja, czyli powiedzmy ten fly system. Jest to jakaś tam implementacja file systemu. Jakiś serializer, coś tego typu, coś do silnika wyszukiwania. I tutaj miałem super problem. Jak komuś pokazać, czym jest infrastruktura? Jak można to zobrazować? Wydaje mi się, że to jest takie coś, co można by łatwo zrozumieć, czyli że to jest maska tego samochodu, który finalnie będzie stworzony. Ona jest podniesiona i tam w środku nic nie ma. Ale jest miejsce, które trzeba jakoś wypełnić. I to jest interfejs. To miejsce nie mówi, jak to ma być wypełnione, tylko co tam ma, nie mówi dokładnie, co tam ma wejść, tylko że ma tutaj pasować. A implementacją tego może być taki silniczek. Tutaj jedna firma miała takie klocki Lego i tam był taki silniczek fajny i to mniej więcej, to jest mniej więcej to. Nie? Więc to jest interfejs, to jest implementacja, a to jest implementacja na potrzeby naszych testów.
nic nie ma, ale nasze testy niekoniecznie muszą tego potrzebować, nie? Ale to wszystko sobie siedzi w tej warstwie infrastruktury. I mamy już te nasze BHT, które zostały utworzone, wsparliśmy je tymi implementacjami z tego interfejsu i one sobie działają. Teraz dochodzimy do tego, co oczekuje od nas biznes, do tej najwyższej warstwy, do tego, co jest takim połączeniem między tym głupim użytkownikiem, który coś chce zrobić, a naszą cudowną aplikacją, która pozwala mu to zrobić. I tym czymś jest user interface. To jest taki most, który łączy użytkowników z naszym systemem i nie pozwala tym użytkownikom zrobić czegoś naokoło albo nadużyć jakoś tego systemu. To jest właśnie user interface. User interface jest oparty o framework. Zauważcie, do tej pory też nie powiedziałem, jakiego frameworka bym używał. Nie powiedziałem, że zacznę od Symfony, nie powiedziałem, że zacznę od Zenda, nie powiedziałem, że zacznę od Laravela. Tego szczególnie nie powiedziałem, ale też tego nie wykluczyłem. A jednak. Co daje framework? Framework daje takie fajne rzeczy jak routing, czyli wiadomo, jest tam jakaś ścieżka, jaki kontroler się ma wykonać, jaka akcja. Mamy jakiś templating engine, no w PHP mamy ten request response, nie? Czyli jest jakiś request do naszego systemu i musimy utworzyć jakiś response, który zawiera jakąś treść, nie? No i do tego fajnie się ten templating engine nadaje. Mamy jakiś service locator, czyli coś z czego możemy się dobierać do tych konkretnych usług, jak właśnie routing czy templating engine. Mamy jakieś formularze, no bo która aplikacja w PHP nie ma formularzy? No wszystkie praktycznie mają, o ile są aplikacjami, a nie takimi one page'ami. Mamy jakąś walidację, czyli jakieś takie wstępne walidowanie tego, co użytkownik przekazuje i mamy jakieś tam wrapery na ten request i response, żeby już nie odwoływać się do tych super globalnych postów czy getów. Do tego służą frameworki. Frameworki są różne. Może to być Symfony, może to być Laravel albo fasada, która tak naprawdę nie jest fasadą, tylko jest proxy, ale kto przejmowałby się takimi pierdołami, kiedy na świecie są tak ważne problemy, jak na przykład to, że ORM-y nie pozwalają serializować ENCI. Bo w końcu po to powstały, żeby je serializować. Ten gość, jak nie wiecie, to jest twórca Laravela. Jest Zend. Podobno ktoś tam jeszcze w nim pisze. Ale też dlaczego nie stworzyć hybrydy? Skoro user interface to jest tylko połączenie między naszą aplikacją a użytkownikiem, dlaczego nie wpaść na taki szalony pomysł i nie połączyć sobie Symfony z Laravelem? W końcu siedzi to na jednych komponentach, więc w zasadzie w vendorsach mielibyśmy to samo, nie? Tam by się jakoś nie zwiększała objętość specjalnie. To mogłoby działać. Mogłoby działać, o ile stworzylibyśmy wspólny service locator. I tutaj mówię, że mogłoby to działać, ponieważ mentalność ludzi, którzy korzystają z Laravela, to nie pozwoli. Bo ich zdaniem chodzi o to, że im się wydaje, że obiekty inicjalizuje się w tych fasadach, że nie ma czegoś takiego inicjalizacji obiektu, więc niepotrzebny jest service locator, bo do wszystkiego odwołujemy się fasada, dwukropek, coś tam, nie? To tak naprawdę jest proxy, nie fasada, bo tam pod spodem jest ta instancja stworzona, no i dlatego to by nie wyszło. Ale na upartego dałoby się to zrobić. I nie byłoby to też złe. Może być taka sytuacja, że mamy team, rozwijamy duży produkt, nie? Mamy powiedzmy 50 deweloperów. Jedna część deweloperów rozwija jakąś powiedzmy super istotną część, to są tacy ninja, co panie z HR-u znalazły ich na Facebooku i dały im fajne pieniądze. I mamy też zespół, który rozwija coś mniej istotnego. Jakiś tam formularz kontaktowy i tak wiemy, że nikt go nie wypełnia, ale ktoś zawsze mówi, że powinien być, nie? I teraz dajmy formularz kontaktowy pisać juniorom, niech oni sobie go napiszą, bo nawet jak oni go skopią, no to co, no pani z HR-u się kapnie, że tam nie dochodzą maile albo coś, no i bo sama spróbuje to wypełnić i powie, żeby go poprawili. I tutaj nie potrzeba Symfony, tego form buildera i kurde, żeby taki junior zrozumiał form builder, to ten gość musiałby pewnie z 2 tygodnie siedzieć nad dokumentacją, a i tak by coś skopał. Dlatego niech on sobie weźmie tego Laravela, niech on sobie weźmie tą fasadkę, to proxy, niech sobie tam stworzy ten formularz, niech sobie jakoś obsłuży, byle tylko się skomunikował z naszym systemem tak, jak my tego chcemy. I o ile jest w ogóle ta komunikacja potrzebna. Niech to zrobi. Nie męczmy ich tym Symfony. I właśnie to jest. A ten drugi team, który pracuje nad istotną częścią systemu, on sobie może klepać ten Symfony. Oni się tam mogą wyżywać na tych form builderach, mogą sobie robić różne dziwne rzeczy. Niech oni to robią. I to jest taki case, gdzie mogłoby to zadziałać, bo
Nie ma sensu zmuszać juniorów, żeby się uczyli tego symfony, bo oni w tym symfony wygenerują gorszą kupę niż Taylor wygenerował w Laravelu. Jak można by na przykładach pokazać, czym jest user interface? User interface, tak dla programistów mówiąc, to może być ta aplikacja webowa, czyli to, gdzie tam wysyłamy ten request HTTP i dostajemy jakiś tam response. To może być aplikacja konsolowa, bo zauważcie, w moim przykładzie interfejsem użytkownika może być aplikacja taka webowa, gdzie ten administrator sobie wklepuje w formularzach, co ma zrobić, ale równie dobrze może być to aplikacja konsolowa. No, każdy chyba był na studiach i każdy chyba pisał takie aplikacje w stylu. Odpalasz program i on się ciebie pyta, co chcesz teraz zrobić, nie? I dostajesz jeszcze odpowiedzi. Wybierasz jedną, program mówi, nie działa, sorry. Ale albo wybierasz inną i coś tam się dzieje, nie? I tak samo dałoby się stworzyć ten przepis. Te komendy, które pokazywałem wcześniej, można by odwzorować na, również można by je zebrać z konsoli. To może być jakieś API restowe, nie? To może być API soapowe, jak ktoś chce. Czy to może być nawet jakiś graficzny user interface napisany w Javce, a tam, który pod spodem sobie gdzieś tam PHP jakoś wykonuje magicznie, nie wiem, pewnie by to było możliwe. To jest user interface. To jest ta powłoka. To jest to, dzięki czemu nasz samochód fajnie wygląda, użytkownicy chcą go używać, ale tak naprawdę to nie to sprawia, że to auto jeździ. To, że ono ma zielony kolor, to, że ono ma jakieś tam światła, lusterka, to nie to sprawia, że samochód jeździ. To jest właśnie user interface, rzeczy bardzo ważne, ale nie dla systemu. W ten sposób, od tej najniższej warstwy domeny do tego user interface'u, składając to po kolei, doszliśmy do systemu, czyli do tej całości. I zależności w tej całości prezentują się mniej więcej tak. Pokazuję to na końcu, bo to jest takie troszkę nieintuicyjne. Dlaczego, skoro mówimy, że są warstwy, to nie wygląda tak. Warstwa, 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 warstwa. Ano dlatego, że ten user interface to jest taka warstwa, ta infrastruktura to nie jest taka warstwa, która jest bezpośrednio pod user interfejsem. To tak nie jest do końca. Domena, ona nie może być zależna od niczego innego. Domena jest czysta, model domenowy jest czysty. Aplikacja oparta jest na modelu domenowym i tyle. Infrastruktura z kolei może implementować coś z domeny, może implementować coś z aplikacji, czyli może być zależna od tych dwóch warstw, ale od niej to jest wszystko złożone w user interfejsie. Dlatego ten schemat tak wygląda. I to jest system. To jest to, co chcieliśmy na początku zbudować. To są te klocki Lego, które sobie kupiłem, jak byłem bezrobotny i chciałem je złożyć. To jest cały ten system. I teraz wydaje mi się takie coś bardzo ciekawego. Pewnie, jak myślicie, ile zajęło złożenie tego systemu? Z miesiąc, dwa, trzy, cztery? Rok? Trzy piwa. Chciałbym. To jest aplikacja, którą napisałem jakieś tak około, to nie jest dokładne, nie trakowałem sobie czasu. To jest jakieś 160 godzin jednego dewelopera. Mniej więcej. Więcej. No, mniej więcej. Mówię mniej więcej, bo tam jeszcze doszły rzeczy takie, o których tu nie mówiłem, takie jakieś dodatkowe sprawy, ale zauważcie, że udało mi się stworzyć system, który posiadał cztery warstwy, w którym do końca jeszcze nie zdecydowałem, co jest infrastrukturą. Aktualnie działa to u mnie tak, że mam file system i Elasticsearcha i Elasticsearch indeksuje to, co wrzucam do file systemu i tylko potem mówi mi, jak się do tego do file systemu, jak się dobrać do tej rzeczy z file systemu, jak ją odczytać. Nie ma tu żadnej bazy danych, bo nie była mi potrzebna. Nie podjąłem w zasadzie żadnych decyzji, takich istotnych dla systemu, które mogłyby przekreślić jego istnienie, a pozwoliły mi zbootstrapować ten produkt w taki sposób, że nie muszę go wyrzucić. Bo często się spotykam tak, że ktoś mówi, mam startup, nie? No to pyknę go w Laravelu, potem go przepiszemy. Jasne. Raczej się tak nie dzieje, dlatego można pisać system od początku, napisać go dobrze, niekoniecznie spalić na to jakieś niesamowite ilości pieniędzy. To jest kwestia chodzenia na kompromisy w pewnych miejscach. Czy na pewno potrzeba nam panelu administracyjnego, bardzo skomplikowanego, w którym zarządzamy rolami użytkowników, w którym ci użytkownicy robią jakieś cuda na kija, można ich zbanować, odbanować, zrobić coś jeszcze, kiedy mamy tylko jedną panią Krysię, która się tam czasami loguje. No nie ma to sensu, nie? Po co marnować na to pieniądze? I w ten sposób chciałbym zakończyć. To była prezentacja, która
której nazwa po polsku brzmi strasznie wieśniacko, więc sobie po prostu przeczytajcie po angielsku. Ja nazywam się Norbert Orzechowicz. Można mnie spotkać na Twitterze, GitHubie. Robię też PHPersów w Krakowie. W zasadzie to tylko dwa razy się nam udało zrobić, ale pracujemy nad trzecim razem. Jakby ktoś chciał pomóc, to zapraszam. Można do mnie pisać maile. I teraz wiem, że to, co mówiłem, może się wydawać takie bardzo abstrakcyjne. Ja sobie tak chodziłem, coś tam sobie opowiadałem o tej domence, aplikacji. Pewnie myślicie, no tak, fajnie, tak sobie kozaczę, ale jak to wygląda? Dlatego pomyślałem, że ja tą aplikację wam udostępnię. Ona jest dostępna na GitHubie, tylko zaraz muszę pusha zrobić, bo nie chciałem, żebyście czytali koda, potem mi pytania zadawali. Także ona w przeciągu 5-10 minut będzie dostępna na GitHubie. Teraz jeszcze troszeczkę reklamy. Prowadzę taką stronę, taki serwis z zawartą abstrakcji. Wiem, nazwa jest taka, że tylko zapamiętać. Tam opisuję problemy, z którymi się spotykam na co dzień. Czyli mam problem rozszerzenia jakiejś funkcjonalności, mam problem zaimplementowania, opisuję to i co najfajniej, wydaje mi się, co jest fajne, piszę to wszystko po polsku. Także jakby ktoś chciał sobie poczytać, to zapraszam. Jakby ktoś miał jakiś problem, który chciałby, żebym rozwiązał, który chciałbym, żebym pomógł rozwiązać, to też zapraszam, pewnie znajdę czas. A jakby ktoś chciał sam coś napisać, to zapraszam tym bardziej. Także i tym optymistycznym akcentem przechodzimy do końca. Ten mutant to jest mój kot. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co... Kot. Przez te. Nie, kot ma na imię Tutu. Ale... Czy macie jakieś pytania? Jest tam jedno pytanie. Czekaj, podejdę do ciebie, żebym słyszał, co mówisz. Gdzie to było? Kto się zgłaszał? No, ty się zgłaszałeś, tak? Dajesz. Nie, to jest tylko... To się godzin. Tak, kod jest, jak zobaczysz sobie na GitHubie. Pytanie jest takie, czy używałem jakichkolwiek frameworków testowych do przetestowania tego kodu, bo na początku powiedziałem, żeby nie myśleć o test-driven design, behavior-driven design. Oczywiście używałem tych fajnych narzędzi jak SPEG, jak BHAT, jak PHP Unit, używałem ich tam, gdzie trzeba, ale to wychodzi z potrzeb, prawda? Miałem ten obiekt domenowy i chciałem go ospecyfikować, więc użyłem narzędzia, które mi to umożliwiło. Mogłem napisać specyfikację bardzo prosto, nie używając tego narzędzia, ale nie miałoby to sensu. W kodzie wszystko ładnie widać. Jeszcze jakieś pytania? Dajesz. Tak. Tak. Pytanie jest takie, czy to, co pokazywałem na poziomie warstwy aplikacji, czyli te komendy i handlery, czy one na pewno należą do warstwy aplikacji, a czy przypadkiem nie powinny być w domenie? Bo przecież istnieją istotne case'y, jak na przykład taki, że trzeba mieć określoną rolę, żeby dodać coś w systemie. Powiem tak, na początku wrzucałem to sobie do domeny, wrzucałem to tam, gdzie mówiłeś, ale... To tak naprawdę to nie była domena, którą to nie odzwierciedlało domeny mojego systemu. To odzwierciedlało, jak ten system działa, jak on działa technicznie. I kurde. To mogłoby być w domenie, mógłbyś to tam trzymać, nie? Tylko jest duża szansa, że w ten sposób skazisz swoją domenę jakimiś rzeczami, które nie należą do domeny. Przykładowo, w tej aplikacji mam przepisy, prawda? I przepisy mają nazwy. Nazwa, no to jest, musi być jakaś tam unikalna, nie? Ale teraz wyobraź sobie, że ktoś, jakikolwiek interfejs komunikuje się z moją aplikacją, na przykład REST, czy na przykład ta aplikacja webowa, ja sobie w URL-u wpisuję nazwę tego przepisu, który może zawierać takie apostrofy, cudzysłowy, myślniki, jakieś inne znaki. No nie bardzo, nie? I wtedy używa się slaga, nie? Czyli coś, co jest wygenerowane z nazwy. I teraz, na poziomie warstwy aplikacji ten slug może sobie istnieć i on tam ma sens. I komenda, intencją odwołania się do naszego systemu może być zmiana, jakaś edycja przepisu, który ma konkretny slug, nie?
ale gdyby to już było na poziomie domeny, to już nie tak bardzo, bo barman się zapytał, co to jest slug. I myślę, że dlatego te intencje fajniej jest, jak one są w tej warstwie aplikacji, nie w warstwie domeny, ponieważ tam często zdarzają się rzeczy, które nie są w domenie, ale też nie powinny być wyżej i nie powinny być w interfejsie użytkownika. Ale to jest bardzo takie, po prostu trzeba do tego dojść. To nie jest coś, co da się wytłumaczyć jasno na jednym przykładzie i powiedzieć, taka jest reguła, tak robi, tak ma być. Odpowiedziałem na pytanie? Tak mniej więcej? No mniej więcej, ale może z kodu będzie to bardziej wynikać. Jeszcze jakieś pytania? Nie ma żadnych pytań. W takim razie dziękuję bardzo.